Znam bardzo. Podciągamy Kosiego na wał do góry, tak żeby się poczuł, jak się nam rozszerzają nasze biodra. Miednica. Super. Chyba tutaj ćwiczycie, co? Tak wam pięknie to wychodzi. Barki ciągną do góry, kość ogonowa do góry. Kość ogonowa. Dzisiaj, drodzy Państwo, jest świętojańska noc kupały. Nazwaliśmy to nocą kupały, świętem miłości. I chcieliśmy, żebyście z nami tutaj wszyscy dzisiaj byli, puszczali wianki, obejrzeli, co tutaj przygotowaliśmy wszyscy dla Państwa. I zaraz wszystkich przedstawimy. Ja się nazywam Aleksandra Jarmakowska i na co dzień jestem zastępcą prezydenta miasta Pabianic. Obok mnie Katarzyna Domaracka z zespół promocji miasta Pabianic, ale słuchajcie, z nami jest jeszcze przewodnicząca Rady Miejskiej w Pabianicach, pani Iwona Marczak, zapraszamy. I oczywiście jest z nami też pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Tomasz Giedroycz, bo jesteśmy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I teraz najważniejsze dziewczyny. Dziewczyny, które pewnego dnia przyszły do mnie z takim pomysłem, zróbmy coś takiego i spróbujmy. Dziewczyny, które miały na to pomysł i chciałyby to rozwijać, a jest to Koło Gospodyń Miejskich i wcale się nie dziwimy, Koło Gospodyń Miejskich działa w Pabianicach, przy ulicy Traugutta 2 ma swoją siedzibę i na scenę wchodzą dziewczyny, pani Beata Kosakowska, która była pomysłodawczynią założenia tego koła, tej organizacji. I drodzy Państwo, powiemy Wam, bo dzisiaj się tutaj będzie dużo działo, na razie wiem, że w Kole Gospodyń Miejskich, żebym się nie myliła, bo ja cały czas mówię Koło Gospodyń, ale Miejskich, że w Kole Gospodyń Miejskich dzieje się bardzo dużo, tam między innymi się wyplata wianki, ale zaraz będziemy o tym mówili. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że mogłyśmy tutaj być dzisiaj i z Państwem. Dzięki uprzejmości Pana Prezydenta, Pani Wiceprezydent Miasta Pabianic oraz Pana Starosty Powiatu Pabianickiego. Moi drodzy, istniejemy, można powiedzieć, od lutego tego roku. Kiedy to na naszej mamy znad Dobrzynki ogłosiłam, że jest taki pomysł, dużo chętnych się odezwało i dzięki temu jesteśmy. Jesteśmy przy oratorium, bo tam na razie mamy siedzibę. Spotykamy się raz w miesiącu i postanowiliśmy coś dla Państwa zrobić jednocześnie, żebyśmy mogli się i my realizować i dla Państwa coś przyjemnego zorganizować. Za chwilę będziemy, zapraszamy dzieci, które na pewno mają niesamowitą wyobraźnię i pomogą nam wymyśleć, jak może ten kwiat paproci wyglądać, bo tak naprawdę nikt tego nie widział i nikt nie wie, a dzieci na pewno nam pięknie zaprezentują. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym, by to święto mogło się tutaj odbyć, Wydziałowi Promocji Miasta, paniom z Koła Gospodyń Miejskich oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za to, że nam udostępnił to piękne miejsce. Pogoda dopisała, świeci słońce, także życzę jeszcze wszystkim udanej zabawy, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, cieszymy się bardzo, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji gości tak wspaniałe święto. Pamiętajmy, że musimy tak kultywować tradycje. Do tego te piękne okoliczności przyrody tutaj nam pomogą. Pamiętajmy też, że to jest taki ważny moment, że możemy naszym najmłodszym przekazać też te tradycje i nie zapominajmy o tym, bo to są nasze tradycje po prostu. Życzę wszystkim dobrej zabawy, niesamowitych wrażeń.
Super, że jesteście. Koło gospodyń miejskich zaprosiło panią Olę, żeby opowiedziała trochę o zwyczajach, ale przede wszystkim, słuchajcie, bo to jest najważniejsze, my chcemy, żeby tu przyszły wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci, które tutaj są i chcą wziąć udział w konkursie plastycznym, zapraszam. Szanowni państwo, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, witam serdecznie. Raz jeszcze powtórzę, nazywam się Aleksandra Seliga. Podobnie jak państwo, jestem z Pabianic, czy może część z państwa spod Pabianic i zajmuję się pisaniem książek właśnie o naszych słowiańskich przodkach i ich przepięknych tradycjach. Stoisko z moimi książkami możecie znaleźć zaraz tutaj za sceną. A dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć troszeczkę o Nocy Kupały i między innymi właśnie o tej legendzie związanej z kwiatem paproci. Nie wiem, czy większość z państwa słyszała już kiedykolwiek nazwę Noc Kupały, ale założę się, że na pewno słyszeliście nazwę Noc Świętojańska albo Sobótka, bo to jest właśnie taka nazwa, która funkcjonuje tutaj w przestrzeni publicznej już od setek lat. Ale nasi słowiańscy przodkowie dzień przesilenia letniego nazywali właśnie Nocą Kupały. I było to święto, prastare święto, w czasie którego symbolicznie witali oni lato i witali oni wakacje, zupełnie tak samo jak my dzisiaj to robimy i się z tego powodu cieszymy. To było święto, o którym mówiono, że jest świętem ognia i wody, zaślubin ognia i wody. A dlaczego? Ognia, dlatego że słońce w dniu przesilenia letniego ma największą moc i wszystkie mądre baby i czarownice i znachorzy i wieszczowie to wiedzą, że zioła zbierane właśnie w Noc Kupały mają tą największą moc magiczną, największą moc uzdrawiania, miłości, zdrowia, dobrobytu. Ale to nie wszystko. Witano słońce na rozmaite sposoby tego dnia. Jednym z takich sposobów było uformowanie kukły ze słomy i podpalenie jej oraz toczenie potem po polu. Miało to symbolizować właśnie to słońce, które tego dnia ma największą moc. Być może słyszeli też państwo o zniesieniu zakazu kąpieli. A o co chodziło z tą kąpielą? Otóż Słowianie wierzyli, że przed Nocą Kupały różnego rodzaju akweny wodne i kąpieliska zamieszkują rozmaite stwory, różne wodne demony, które wodzą ludzi na manowce i mogą wciągnąć w topiel, na przykład właśnie topielice, bagienniki, rusałki, utopce. I po Nocy Kupały właśnie taki akwen wodny pobłogosławiony pierwszym grzmotem letnim przez Peruna i przez to słońce, które tego dnia jest najsilniejsze, staje się już bezpieczny. I bezpiecznie można, jak widać, się w nim kąpać. I ci nasi słowiańscy przodkowie, drodzy państwo, to wcale nie byli tacy głupi, bo wiedzieli, że bardzo często przed czerwcem, szczególnie w okresie wiosennym, w wodzie są sinice i różnego rodzaju takie niezbyt dobre dla zdrowia bakterie i wykwity. I właśnie te wszystkie historie o wodnych demonach to były po to wymyślone, żeby przestrzec ludzi, żeby się w tych akwenach wodnych nie kąpali, dopóki te wszystkie wykwity nie znikną właśnie dzięki tym temperaturom i temu słońcu. Co jeszcze? Noc Kupały została z czasem zaczęta być nazywana nocą świętego Jana, bo święty Jan właśnie łączył się z tym żywiołem wody, tak? To był Jan Chrzciciel, który z tym żywiołem wody był bardzo mocno związany, więc po przyjęciu chrześcijaństwa trzeba było odnaleźć odpowiedniego patrona, święta, w czasie którego bardzo ważną cześć oddawano wodzie i ogniu. A o co chodzi z tym kwiatem paproci, tak jak wspomniała pani, legenda o kwiecie paproci. Otóż jest tylko jedna taka wyjątkowa noc w roku, właśnie dzisiaj, kiedy ten kwiat paproci zakwita. Oczywiście, jeżeli się troszeczkę chociaż znamy na roślinach, to wiemy, że paprocie tak naprawdę nie mają kwiatów i nie mogą zakwitać. Ale przecież ta noc jest wyjątkowa. Ta noc jest magiczna i właśnie w czasie tej magicznej nocy ta paproć zakwita tylko na jeden malutki moment. I właśnie w tym momencie trzeba ją znaleźć. Na terenie całej Słowiańszczyzny opowiadano sobie różnego rodzaju legendy związane z kwiatem paproci i motywem wspólnym tych legend było to, że każdy, kto ten kwiat znajdzie i zerwie, będzie bogaty.
będzie szczęśliwy, będzie spełniony w miłości i w każdym innym aspekcie życia. Ale istniało bardzo wiele reguł, które należało spełnić, żeby taki kwiat znaleźć. Jedne przekazy mówiły, że trzeba na przykład udać się nocą do lasu całkiem nago, a w dodatku iść tyłem, bo jeżeli się pójdzie w ubraniu, to się kwiatu nie znajdzie. Inne legendy mówiły, że trzeba zawsze iść w parze, chłopiec i dziewczyna. Możemy się domyślać, o co chodziło z tym szukaniem kwiatu paproci wtedy w lesie, tak? A w dodatku, kiedy się z takiego szukania kwiatu paproci wróciło, to są takie przekazy, tak, które mówią, że na tę jedną noc w roku znoszono całkowicie różnego rodzaju mezalianse. Czyli na przykład jak się skoczyło z dziewczyną przez ogień i mówiło, ja chcę, żeby ona była moją żoną, to tego dnia rodzice musieli się na to zgodzić, bo ogień tego dnia miał tak silną moc, że nie można było dyskutować z tym symbolicznym przeskoczeniem razem przez ogień. Więc jeżeli się chciało poślubić dziewczynę wbrew woli rodziców, to właśnie tego dnia w noc kupały trzeba było ją wziąć za rękę i przeskoczyć przez ogień. Ale nie tylko z dziewczynami skakało się przez ogień. Skakali przez ogień również przyjaciele, żeby przypieczętować przyjaźń. Skakali przez ogień na przykład bracia. Skakali przez ogień sąsiedzi, żeby zażegnać spory. Albo na przykład ludzie, którzy różnego rodzaju umowy ze sobą zawierali. Bo ten ogień miał tak silną moc w dniu tego święta, że właśnie wszystko, co się na niego przysięgło, to musiało się spełnić. Ale wracając do tego kwiatu paproci. Były jeszcze różnego rodzaju inne symboliczne obwarowania, które trzeba było, czy warunki, które trzeba było spełnić, żeby go znaleźć. Można było wypowiedzieć na przykład specjalne zaklęcie, które było sekretne i wtedy ten kwiat na moment objawiał się danej osobie i trzeba, na przykład na Rusi mówiono, że żeby go zerwać i natychmiast podrzucić go w górę, a wtedy tam, gdzie on upadnie, w ziemi zakopane są skarby. Także kwiat był bardzo pomocny. Ale teraz takie pytanie, skąd się właściwie wzięła ta legenda o kwiecie paproci? Przecież, tak jak wspominałam, paprocie nie kwitną. Otóż okazuje się, etnografowie podczas badania tych różnych legend związanych z kwiatem paproci, doszli do tego, że kiedyś paprocią nasi przodkowie nazywali różne inne rośliny, niekoniecznie te, o których my też mówimy paprotki. Być może chodziło o jakieś inne ziele, które tej nocy kwitło i otwierało swoje kwiaty właśnie nocą. Także nigdy tak naprawdę się tego nie dowiemy. Ale jedno jest pewne, kwiat paproci się zachował w naszych legendach, w naszej literaturze, w różnego rodzaju przekazach i dziś już kojarzony jest właśnie z czymś takim niesamowitym, nierzeczywistym, cudownym, czego musimy poszukiwać, żeby dało nam szczęście, bogactwo i wszystko co najlepsze. Maja! 90. Basia! Albo nie załóżmy. Proszę próbować herbatki. Ej, to pojedziemy do nas, urzucimy na naszej rzece. No. Rzece. Jak chcecie na To tam mamę jeszcze trzeba, to ma lepsze. Ona zrobić zdjęcie, ona ładne zrobi. No. Mango, grzec, ekstra. Gdzie jest ta nitka? No, klepało po Julce. Ale potrzebuję szybko. Co, niteczki to takie? Chyba dwa. Babcia ładną minę rób. To będziesz Tak? Jeszcze kamera. Tak, kamera jeszcze mam. Może tu.
A poczekaj, to już się zjeżdża. Coś się złości. Dobra, okej. Chodź. Chodź się do tej swojej pracy. Tata zrobił wszystkie, żeby nie było. Nie, 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 ja nie wiem, jak to wszystko u mnie wygląda, to jest tragedia. Tragedia u mnie. No, bo to na spokojnie leci. Właśnie. To jest za gwiazdy. Panie gwiazdy. Czy zrobienie takiego wianka to jest łatwe czy trudne zadanie? Jak na pierwszy raz to trudne raczej. Dlaczego? Bo cały czas się rozwiązuje gdzieś. I mało kwiatków takich już było ładnych, jak później przyszłyśmy. Do czego należy zacząć robienie wianka? Na pewno zacząć od pierwszego kwiatka i nałożenia na innych i zacząć po prostu je obwiązywać. Na szczęście robiliśmy to pierwszy raz, ale obok były świetne panie tutaj za nami i później do nas przyszły, które nam pomogły i wytłumaczyły mniej więcej. Nas poratowały niciami, których nie wzięliśmy. A jakie kwiaty nadają się do zrobienia wianka? Wszystkie. Wszystkie. Najlepiej polne, takie są naturalne po prostu. Najładniejsze. Najładniejsze po prostu. No i co teraz z tymi wiankami będzie? Puszczamy na wodzie później. Później, tak, puszczamy na wodzie i właśnie wyczytaliśmy, że jeśli wianek się zatopi, to oznacza, że nie mamy szansy na zamość pójście. A jeśli popłynie dalej, to mamy szansę. A jak chcecie, żeby było? No na żeby pewno. Jak najdalej popłyną. Żeby jak najdalej popłyną. Tak, no. Chociaż wiadomo, jak to może być. Słuchajcie, jak wam się podoba dzisiejsza impreza? Świetnie. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Fajny pomysł? Tak. Tak. Widzicie, że w ogóle coraz więcej się dzieje w Pabianicach takich imprez. Uważam, że powinno być więcej takich rzeczy. Tak, naprawdę. Szczególnie wakacje, jak nie mamy za dużo do robienia. Tak. Słyszałyśmy, że to jest w ogóle taka pierwsza impreza, także bardzo fajnie by była kontynuacja tego. Także fajnie. Mogą być też przepaskami wielkości pępka, aby chroniły od złych urządzeń. Sofia. 7. Kochani rodzice, to teraz ręce do klasków, bo się normalnie tutaj zadziało i brawa dla naszych zwycięzców. No są rewelacyjni, jak pięknie rysują, malują, co tu się zadziało. No cudownie. Kochani, i niespodzianka dla wszystkich dzieci, które brały udział w konkursie. Na ten talonik, który dostały dzieciaczki, tęczowa wata cukrowa zaprasza na białą watę cukrową. Każde dziecko, które odda kuponik, dostaje białą watę cukrową. I życzę smacznego. Ten start, szukamy kwiatka paproci. Ale już wiem, że niektórzy pobiegli, ale szukamy. Już miesiące szepsy się uśpili i coś tam klaszcze pod borem. Pewnie nie czeka mój filon miły. Pod umówionym jaworem. Pewnie mnie czeka mój filon miły. Pod umówionym jaworem. Nie będę sobie warto szczepiła, tylko głos wiąże zdątany. Powiem się jeszcze bardziej spóźniła, a mój tam tęskni kochany.
koszyczka, maliny moje i tę plecionkę różową. Maliny będzie mieli oboje, kiedy smu włożę na głowę. Maliny będzie mieli oboje, kiedy smu włożę na głowę. Prowadź mnie teraz w miłości śmiała, gdybyś mi skrzydła przypięła, żebym najprędzej bór przeleciała, potem filona ślisnęła. Żebym najprędzej bór przeleciała, potem filona ślisnęła. Na 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 na. Pewnie mnie czeka mój filon miły, okumówiony diabolem. Pewnie mnie czeka mój filon miły, okumówiony diabolem. Od ciebie zajechał wóz, malowane panny wiózł, wszystkie pięknie wystrojone, chciałbyś jedną mieć za żonę. Spodobała mi się ta, co ruciany wionek ma, lecz mi ludzie inną rają, od dziewczyny odmawiają. Inną ci tam raić chcą, wielki posag dają z nią. Cztery beczki w starej sieczki i kulawe dwie owieczki. I z komory stary stół przełapany już na pół. I do tego krowi ogon, dwa stołki z jedną nogą. Weźcie teściu dary swe, ja jednego inno chcę, żeby zawsze moja miła dobrą żonką dla mnie była. Niechaj tylko żonka twa dobre serce dla cię ma, dobre serce, zdrowe ręce, od posagu znaczą więcej. Dobre serce, zdrowe ręce, od posagu znaczą więcej. Już, okej? Spadają grobowy, powiadają ludzie, że mimo urody czerwone jagody. Spadają grobowy, powiadają ludzie, że mimo urody. Znalazł kwiat paproci. Jako jedyne dziecko z tych dzieci, które zaczęły szukać, a było ich tu setki, Rafał znalazł, więc dla niego ogromne brawa. Cały rok dla Rafała to będzie szczęśliwy rok, tak? Szczęśliwy i pełen normalnie samych marzeń, które się spełniają. Pani Beatko, proszę. Sponsorem tej pięknej nagrody dla Rafała za znalezienie kwiatu paproci jest pani od ziół. To jest, Rafałku, dla ciebie zestaw herbatek i dla całej twojej rodziny. Dla zdrowotności. Proszę bardzo. Rafał, jeszcze pokaż wszystkim ten kwiat paproci, bo nikt go nie widział. Nigdy. Także raz jeszcze brawa dla Rafała, dla Koła Gospodyń Miejskich za tą piękną grę terenową. Rafale, znalazłeś kwiat paproci. Czy to zadanie było łatwe do wykonania? Nie. A dlaczego? W jaki sposób szukałeś? Nie wiedziałem, że to będzie akurat kwiat paproci z wełny. No właśnie, ale wiedziałeś, jak wygląda kwiat paproci? Tak, bo tata mi pokazał na telefonie, jak wygląda. W jaki sposób szukałeś tego?
No, szukałem, że najpierw pobiegłem tam do lasu, tam za ten namiot, co pani mówiła. Najpierw szukałem tam za namiotem, potem tam gdzieś koło drzew szukałem i tam też znalazłem jakieś jedno drzewo, więc tam znalazłem jakiś kwiat podobny do paproci i też tam znalazłem. Czy jury jeszcze kogoś tutaj potrzebuje? Najpiękniejszy. Wyglądało to tak, że pani Beatka zejdzie do was. Dam pani Beatce mikrofon, a są dziewczyny, o, zejdą we dwie nawet. Zejdą, dostaną mikrofon, wybierzemy najpiękniejszy wianek. Koło gospodyń miejskich, proszę, proszę, mówcie. Bardzo dziękuję, że uczestniczyliście w dzisiejszej imprezie i zrobiliście piękne wianki. Sponsorami Club ufundowała 10 voucherów na wizytę w tej firmie. Puszczaj te wianki na wodzie. Każdy z państwa weźmie stelaż. Mamy już 3 osoby, czwarta idzie do nas na scenę. Mamy Teresę, Olę, Aleksa. Nas. Jesteście piękne, cudowne, wartościowe i macie to wszystko, co kobiety mieć powinny. Moi drodzy, mamy pierwszą nagrodę. Jest to zegar od stoiska z zegarami. Będzie kubek. No ale i tak brawa, bo to jest jedyny chłopak chyba. Kubek od Rajem Ciast. No i dziewczyny, chyba niezwykła okazja teraz. Pani prezydent ma niespodziankę, chyba nie tylko dla was, ale dla wszystkich. Ola, co tam wykombinowałaś jeszcze na dzisiaj? Wszystkim pięknym paniom, które w tych wiankach wystąpiły, zapraszamy was oczywiście na przyszłą taką imprezę. I panu też dziękujemy. Dziękuję koło gospodyń miejskich. Brawa, dziękujemy wam dziewczyny bardzo, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Jesteście kochane, cudowne. Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna, była piękna jak różany kwiat. Na i róż.
wianki, rzucała je do palącej wody, biła wianki, rzucała je do wody. Biła wianki, rzucała je do palącej wody, biła wianki, rzucała je do wody. Tak mi pomacha, jak będą gotowe, wtedy zmienimy trochę muzykę. I ten piękny. Pierwszy wianek. Thank you.
Kolejny utwór, który dla Was zagramy, jest związany z nocą kupały w sposób troszeczkę bardziej pośredni. Jako że w kupalną noc czczono między innymi żywioły, a zwłaszcza dwa, wodę i ogień. I ta piosenka jest związana z wodą, a konkretnie z pewnym wodnym demonem, w którego wierzyli Słowianie dawni. Nazywano go utopcem lub topielcem lub topielicą w tym przypadku, bo ten demon również w wersji żeńskiej występował. I przyjmował on różne formy. Jeśli ktoś grał na przykład w grę Wiedźmin, no to tamte utopce były prawie jak zombie, takie bezmyślne, raczej nie dało się z nimi rozmawiać, ani wchodzić w żadne inne interakcje niż tam ewentualna obrona przed nimi. I taka wersja wierzeń także występowała na Słowiańszczyźnie, ale wielokrotnie tym demonom przypisywano bardzo ludzkie cechy. Myślenie w jakiś sposób, planowanie i ludzkie uczucia. I taki też przypadek jest w tej piosence, ponieważ jej bohaterka topielica jest dziewczyną, która zginęła w studni, zginęła młodo, nieszczęśliwie. No i jest w tej studni niezwykle samotna, a warto pamiętać, że jako demon spędzi tam całą wieczność. I dlatego próbuje sobie tam ściągnąć jakiegoś towarzysza, żeby nie spędzić tej wieczności sama. Przygarnąć, zanim czas odbierze resztki sił, wiecznym pocałunkiem usta złączmy, aż się ciała nasze zmienią w pył. Kolejny utwór, który dla Was zagramy, jest utworem tanecznym. Tutaj już widziałam piękne młode panie wirujące w rytm topielicy, więc zapraszam również do powirowania sobie w rytm innych kawałków. Ten pochodzi również z naszego drugiego albumu, Dwa żywioły swoją drogą, który właśnie jest związany między innymi z nocą kupały. I jest to Burning and Raw, czyli połączenie dwóch irlandzkich kawałków, co swoją drogą w Irlandii było generalnie takim znanym zwyczajem, że te tańce były łączone w większe całości, takie suity taneczne, które składały się albo z utworów, które były do siebie podobne, albo takich, które wręcz ze sobą kontrastowały, w zależności gdzieś tam od efektu, który chciano uzyskać. I w taki sposób można było
sprawić, że zarówno tańczący, jak i słuchający, jak i grający mieli trochę urozmaicenia w tej muzyce tanecznej. A właśnie te dwa utwory, które zagramy, to Andro Świętego Patryka i Burning of the Piper's Hat.